Miedź remisuje bezbramkowo w derbowym starciu z Srebrnym Głogów. Z nami jest Damian Tronty. Damian, dla ciebie to mecz szczególny nie tylko ze względu na derby. Pamiętasz dlaczego? No właśnie przed chwilą mnie poinformowałeś, że to był mój setny mecz. Tak naprawdę myślałem, że to 99, ale no, to tym bardziej czuję niedosyt, bo chciałem ten jubileuszowy występ okraszyć zwycięstwem, tak. Można powiedzieć, że to takie były typowe derby, dużo walki, a mało konkretów w polach karnych. No dokładnie, można tak powiedzieć, chociaż mieliśmy te sytuacje w pierwszej połowie, szkoda, że ich nie wykorzystaliśmy, bo na pewno ten mecz potoczyłby się inaczej, drużyna Chrobrego by się otworzyła i grałoby się nam łatwiej. Jak już po meczu przyjmujecie ten punkt? Na pewno była dzisiaj pozytywna energia, chociaż ten punkt nam niewiele daje. Musimy się skupić na następnych meczach i na pewno poprawić skuteczność. Teraz przed nami domowe starcie z Motorem Lublin. Rywal wymagający, będący blisko czołówki, ale my jeśli chcemy do tej czołówki nawiązać, to musimy ten mecz wygrać. Dokładnie, teraz tak naprawdę dla nas dwa kluczowe mecze. Czy będziemy coś w tym sezonie o coś jeszcze walczyć, czy nie? Damian, dzięki za dzisiaj. Życzę ci kolejnych 100 meczów w barwach miedzi i powodzenia w kolejnych spotkaniach. Dziękuję bardzo.